Drodzy Państwo, obok mnie McLaren Artura. Najnowszy samochód z kuźni Superaut z Woking, który kumuluje całe doświadczenie, które McLaren zdobył przy okazji swoich hiperhybryd, czyli P1 oraz Speedtaila. Auto powstałe na nowej platformie, z nowym monokokiem, nowym silnikiem V6, najlżejszym silnikiem elektrycznym kiedykolwiek stosowanym w McLarenach, z kompaktową baterią, no słowem, McLaren zrobił wszystko, żeby ta superhybryda była prawdziwym McLarenem. Mam kluczyki, mam balaklawę, a to znaczy, że jedziemy na tor. McLaren Artura, zupełnie nowy twór McLarena. Tutaj jest wszystko nowe. Monokok, cała platforma, silnik spalinowy, silnik elektryczny, akumulator, ale do tego wszystkiego, do tej hybrydy, użyto doświadczenia, które zdobyto od czasów Hypercara T1. No i co nas tu napędza? Turbodoładowane V6. O kącie rozwarcia 120 stopni, co być może słyszycie, bo to jest takie dosyć specyficzne brzmienie. O, tor Ascari jest naprawdę wymagający. Ło, ale ten samochód się niesamowicie trzyma. W tej chwili staram się jechać trochę delikatniej, ale jestem już w trybie track, a to znaczy, że korzystam z pełnej mocy 680 koni mechanicznych. Trochę za późne hamowanie do tego nawrotu. 680 koni i 720 Nm, z tego V6 generuje 585 koni i 585 Nm. 3 sekundy do setki. Ależ to jest neutralne w prowadzeniu. Jezu, jak to skręca. Jest ta typowa McLarenowa lekkość, pomimo tego, że tutaj na pokładzie jest przecież akumulator hybrydowy o pojemności użytecznej 7,4 kWh. On waży 88 kg. Także no, jest to jednak pełna masa. W ogóle cały układ hybrydowy, w tym silnik elektryczny, dokłada tutaj 130 kg masy. Ale mimo to udało się utrzymać masę tego samochodu poniżej 1,5 tony. Oczywiście to też zależy od tego, jakie opcje się tutaj zamówi, ale ta masa auta gotowego do jazdy to jest 1,5 tony. Jak? Fajnie brzmi, nie? On się kręci do ponad 8000 obrotów. No i dajmy mu tutaj chwilę zagadać. No wciska ten moment. Z silnika elektrycznego wchodzi naprawdę błyskawicznie. W ogóle się nie ma wrażenia, że tutaj pracują dwa silniki. To jest jakby zrobione tak, jakby był po prostu tylko jeden silnik. Mało tego, nawet jak na silnik turbodoładowany, ten rozwój mocy jest taki bardzo przyjazny, nie taki gwałtowny. ...42% masy statycznie spoczywają na przedniej osi, 58% z tyłu. A to znaczy, że przy dohamowaniach
można trochę więcej tej siły hamowania wnosić w zakręt, dociążać troszeczkę ten przód i dzięki temu też później hamować. To po prostu masakra, jak to skręca. Słuchajcie, najlepsza rzecz, pomimo tego, że McLaren... O, tutaj trochę przegiąłem. Pomimo tego, że McLaren wszystko zrobił po nowemu, pozostał hydrauliczny układ wspomagania kierownicy, który daje tak fantastyczną czytelność, tak rewelacyjnie komunikuje się z kierowcą. To jest po prostu inna liga w porównaniu z układami elektrycznie wspomaganymi. Coś fantastycznego. Ależ to się trzyma. Opony oczywiście zostały specjalnie opracowane do tego samochodu. Pirelli P-Zero Corsa to jest to, na czym w tej chwili jedziemy. I one są nazywane mianem Cyber Tire, czyli komunikują się z samochodem, mają takie specjalne czujniki, dzięki czemu pokładowy system telemetryczny automatycznie je rozpoznaje. Mało tego, czujniki ciśnienia i temperatury są przyklejone do wewnętrznej ścianki opony i dzięki temu komunikują no, dużo bardziej precyzyjne wartości niż na przykład czujnik temperatury, który byłby zintegrowany, który byłby przyczepiony gdzieś bliżej samej felgi, a nie opony. To jest niesamowite, jak wiele elementów tutaj trzeba było zgrać. Nowych elementów też, przez co Artura niestety zaliczyła małe opóźnienie w swoim debiucie. Ale wiecie, jak to jest. Podczas COVID-u ten samochód był kończony pod koniec lockdownu, pod koniec pandemii. I zgranie tego wszystkiego, zespołów pracujących nad poszczególnymi podzespołami, no na pewno nie było łatwe. I dlatego McLaren musiał troszeczkę opóźnić debiut tego samochodu. Ale uważam, że taki ruch jest tylko lepszy, bowiem to ma być McLaren nowej jakości. McLaren oferuje na niego 5 lat gwarancji. Słyszeliście o super samochodzie, który ma 5 lat gwarancji? Bo ja nie. 6 lat na sam akumulator, na którym nomen omen można przejechać 31 km na samym prądzie, na jednym ładowaniu. No i to jest całkiem fajne, bo jak się przejeżdża przez jakieś małe miejscowości, gdzieś się jest, na przykład w górach, nie chce się straszyć mieszkańców, no to wtedy rzeczywiście można sobie włączyć ten tryb elektryczny i nie hałasować, albo też jak po prostu się rano wyjeżdża z domu. Fenomenalny, ma tu taką lekkość prowadzenia, za którą uwielbiam McLarena. To jest naprawdę fenomenalna rzecz i też ta precyzja. W tej chwili już przejechałem kilka kółek, te opony się mocno rozgrzały. Widzę na ekranie, że z przodu to jest 74 i 73 stopnie, z tyłu 75 i 73. Także już dobrze rozgrzałem opony, pewnie nawet powoli będę je przegrzewał, ale o tym też ten system mi powie. Wtedy po prostu informacje będą na czerwono się świeciły. No rewelacja, słuchajcie, czuję się fantastycznie zespolony z tym samochodem. Ja go po prostu czuję plecami. To, co się dzieje z kołami, mógłbym powiedzieć, że czuję to opuszkami palców. Nieprawdopodobne. 3 sekundy do setki, no powiecie, no są samochody szybsze na rynku, bez dwóch zdań. Ale wiecie co, jak się jedzie właśnie po takim torze, to jest więcej miejsc, kiedy można dać gaz do dechy, albo też po prostu na jakiejś krętej górskiej drodze, gdzie samochody o dużo wyższej mocy, tak naprawdę nie da się tej mocy wykorzystać, a tutaj się korzysta z tej mocy i daje to naprawdę wielką frajdę.
zakręcie mam 140 na godzinę. Fantastycznie czuję, jak ten samochód się zachowuje. Bardzo neutralne zachowanie. Rewelacja po prostu. Fantastyczne. Naprawdę, no można się obawiać, że hybrydyzacja superaut będzie oznaczała, że one będą zbyt ciężkie. No tutaj oczywiście mnóstwo elementów wymagało odelżenia. Na przykład silnik elektryczny to jest masa raptem 15 kg. On jest zintegrowany ze skrzynią biegów, która nomen omen nie ma biegu wstecznego. Funkcję biegu wstecznego po prostu pełni silnik elektryczny. No i słuchajcie, po raz pierwszy McLaren zdecydował się na zastosowanie dyferencjału ze szperą przy tylnej osi. Nazywa to EDIF. Jest w stanie aktywnie regulować ten moment, rozkład tego momentu między koła. Ale działa to fantastycznie. Słuchajcie, no tor jest wymagający. Są miejsca, gdzie można naprawdę grubo wylecieć. W ogóle ciekawy obiekt, bo Ascari zostało zbudowane przez prywatnego inwestora, który po prostu sobie zbudował plac zabaw dla swoich sportowych samochodów. Nie wiem, no prawdopodobnie multimilionera albo wręcz miliardera. No i tutaj nie odbywają się wyścigi, jeśli to tylko takie prywatne, ale żadne jakieś oficjalne. To był McLaren Artura na torze Ascari. McLaren zdecydowanie też do użytku codziennego, no w tej chwili po prostu mogłem sprawdzić, co potrafi na torze. Na torze potrafi bardzo wiele, na pewno dużo więcej niż ja potrafię, ale co ważne, ten samochód naprawdę bardzo szybko buduje się z nim zaufanie. Pomimo tego, że jest tutaj układ hybrydowy, świetnie działa też hamulec. Bardzo precyzyjnie da się hamować. Na pewno dzisiaj dużo więcej używałem hamulca niż powinienem był, ale to jest naprawdę świetnie zestrojony samochód.